Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie w poniedziałek 10 sierpnia. Tak sobie pomyślałem, że warto czasami wyjść kawałek, tak jak w tym wypadku 1,5 kilometra. Można znaleźć się jakby w zupełnie innym miejscu, wyjść z miasta, czasami wyjść z domu. I warto choć chwilę w ciągu dnia spędzić nie w samotności, ale spędzić z Bożym Słowem. I zachęcam, żebyście dzisiaj znaleźli właśnie taką chwilę dla siebie z Panem Bogiem. A towarzyszyć nam dzisiaj będą dwa wiersze. Pierwszy, który czytam w Księdze Sędziów, w 8 rozdziale, w 23 wierszu. Odpowiedział im Gedeon: ja nie będę panował nad wami, Pan będzie panował nad wami. Natomiast drugi wiersz znajdujemy w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w 10 rozdziale, w 18 wierszu. Nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Wiecie, w życiu bardzo często zdajemy się na ludzi, bardzo często polecamy jakichś ludzi, bardzo często myślimy o tym, że jakiś człowiek będzie dobry na tym stanowisku, w tym miejscu, że właściwie czy dobrze pokieruje daną sprawą, i czasami mamy rację, a czasami z czasem przychodzi nam powiedzieć: niestety pomyliliśmy się. Dlatego myślę, że jeden i drugi wiersz bardzo wyraźnie zachęcają nas do tego, byśmy we wszystkim, a zwłaszcza wtedy, kiedy chodzi o człowieka, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy, by ktoś kierował jakąś sprawą, byśmy we wszystkim polecali siebie i tych ludzi Bogu. Byśmy zdawali się na Boże wybory, które nie zawsze są dla nas oczywiste, nie zawsze ten, kogo widzimy, wydaje nam się właściwą osobą. Ale ważne jest również to, byśmy, ufając Bogu, że On jest tym, który we właściwym czasie daje właściwego człowieka, byśmy też potrafili zaufać, uwierzyć, ale też przyjąć Boże wybory, które nie zawsze są dla nas przyjemne, nie zawsze są dla nas wygodne, ale zawsze są dla nas właściwe. Życzę Wam dzisiaj dobrego dnia i znalezienia dobrego miejsca na spotkanie z Panem Bogiem. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia i do usłyszenia.